Poranne pytania Radia Olsztyn, Krzysztof Kaszubski, witam Państwa. Dzisiaj naszym gościem jest poseł Leonard Krasulski, jedynka z okręgu elbląskiego w wyborach do Sejmu Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie, panie pośle. Witam pana, witam państwa. Panie pośle, mówił pan pod koniec kadencji, tej, która w tej chwili dobiega, że jest pan trochę zmęczony byciem w Sejmie, że zastanawia się pan nad tym, czy nie przejść na emeryturę. Co sprawiło to u pana, że postanowił pan jeszcze spróbować powalczyć o Sejm, jeszcze reprezentować mieszkańców Elbląga w Sejmie? Proszę mnie zrozumieć, no, zmęczenie wynika nie z niechęcią do działalności, tylko po prostu mała skuteczność tej działalności. Otóż skuteczność jako z perspektywy tego mojego pobytu w parlamencie nie jest zła, ale to wymaga czasu, cierpliwości. No, chociażby przykład tego przekopu Mierzei Wiślanej. Pomysł padł 30 lat temu wraz z szefem, premierem Jarosławem Kaczyńskim. Ciągniemy ten temat 30 lat. W 2007 roku za premierostwa pana Jarosława Kaczyńskiego to zadanie było sfinansowane. Były na to pieniądze, 450 milionów. Ówczesne pieniądze okazały się teraz 2 milionami. Niestety tak wzrosło poprzez zaniechanie poprzedników naszych do podjęcia tego tematu. Dla nas przekop Mierzei Wiślanej to jest oko na świat. To nie chodzi tylko o turystykę, chociaż jest to bardzo ważna dziedzina gospodarki dla Warmii i Mazur. No przecież przekop Mierzei Wiślanej otwarcie się poprzez pochylnie na jeziora. Jest to atrakcja niesamowita turystyczna. Cud natury, Mazury. No, nic, tylko przyklasnąć temu zadaniu, realizowaniu, rozszerzaniu, tworzeniu marin i tak dalej. Ale ludzie również żyją z innych, w innych dziedzinach jakby życia zawodowego. No, zauważyłem, że w czasie konferencji prasowej, kiedy przedstawiał pan swój program na nadchodzące wybory, wspomniał pan bardzo dużo i bardzo mocno w towarzystwie ministra Jurgiela o tym, że potrzeba rozwoju przemysłu spożywczego, okołospożywczego, przemysłu rolnego na Warmii i Mazurach i że tutaj jest potrzebna Unia Europejska i środki z Unii Europejskiej. Rozwój przemysłu właśnie wiąże się z tym przekopem Mierzei Wiślanej, jako że wówczas stanowimy naturalne zaplecze portu w Gdańsku. To jest ogromny rozwój tutaj, jeśli chodzi o rozbudowę portu w Elblągu. Jest to 4. port kraju morski, także trzeba to wziąć pod uwagę. Więc stanowi zaplecze. Co za tym idzie, chciałbym, aby tutaj zainteresowanie rządu było rozwojem również przemysłu małego, przemysłu stoczniowego. My mamy takie zaplecze. Mamy tutaj stocznię, małą stocznię. Także tylko poprzez program partnersko środków publicznych, publiczno-państwowo-prywatnych, można taki rozwój tworzyć. Zaplecze mamy, jeszcze raz powtarzam. Stocznia tutaj funkcjonowała, rewitalizacja byłaby bardzo potrzebna, co by było bardzo pomocne i bardzo zręczne dla portu z kolei. Byłoby to taka infrastruktura morska. Niemniej ja to je zakładałem również. Odtworzenie w większym stopniu niż do tej pory przetwórstwa rolno-spożywczego, jak i rozwoju rolnictwa jako takiego. To nie są stocznie, to nie są huty, to nie są kopalnie, ale to jest dobrodziejstwo, które nam jest dane. Wraz z tymi urokami turystycznymi mamy również ziemię i ziemię wysokiej klasy, jak na przykład Żuławy. Choć chcę powiedzieć, na przykład biorąc pod uwagę ten rok, my nie mamy co narzekać. My mamy klęskę urodzaju, że tak się wydarzy. Jako jeden z regionów w kraju, który nie został dotknięty suszą, co sprawia, że warunki tutaj rozwoju roślin, produkcji roślinnej są chyba dobre i powinniśmy dbać o to. I na to pan zwraca uwagę w czasie swojej kampanii wyborczej rozpoczynającej się. Tak, ja to mówiłem w kontekście akurat właśnie tego rozwoju rolno-spożywczego. Myśmy mieli tutaj dużo zakłady. Myśmy mieli
Co mnie boli? Boli mnie przede wszystkim brak zainteresowania, nieodpowiednia wielkość tego zainteresowania tymi terenami postperygierowskimi. No, bez Ledy, chociażby Zagaje, inne tereny popegierowskie, one zostały albo zostały rozkradzione, albo zostały ludzie sami sobie na głęboką wodę rzucone i było brak zainteresowania poprzednich rządów tymi ludźmi. I to jest nasz obowiązek, za to się uczynić, podnieść ten poziom życia, nie tylko na tych terenach, w ogóle na terenie Ściany Wschodniej, czyli województwa warmińsko-mazurskiego między innymi, ale przede wszystkim zwrócić uwagę na środowiska i tereny popegierowskie. Tamten poziom życia jest bardzo trudny do wyrównania do poziomu ogólnopolskiego. Ja już nie mówię do poziomu życia na zachodzie, za naszą granicą na Odrzeńsze, ale żeby chociaż poziom ogólnopolski życia zafunkcjonował na tych terenach. To jest moim marzeniem, to jest moim jakby rzeczą, którą powinniśmy, jesteśmy zobowiązani zadośćuczynić tym ludziom, których to dotknęło. Oni na tym prywatyzacji PGR-ów absolutnie nie skorzystali. Ich rozkradzono, zabrano tereny i po części, bardzo małej części korzysta się z tych terenów, skutecznie dobrze się rozwija rolnictwo. Ale w większości niestety to zostało rozparcelowane, rozkradziono i sprzedano. Ja tu przypomnę, chociażby biorąc pod uwagę ten teren, były teren województwa elbląskiego, gdzie dotykało to województwo, obejmowało również Kwidzyn, przetwórstwo rolno-spożywcze. To jest taki typowy przykład. Co zostało z tego przetwórstwa rolno-spożywczego dla rolników? Nic. Z poniedziałku na wtorek umowy zostało zerwane. Natomiast chłodnia, chluba tego rolnictwa w tamtym regionie województwa, no, została sprzedana. No, i ktoś na tym zarabia, na pewno nie rolnicy. I po prostu tłamszono to rolnictwo i ten poziom obniżano coraz niżej, a my w tej chwili mamy ambicje akurat odbić się od tego dna, bo to jest dno, odbić się od tego dna i wznieść te rolnictwo. Bardzo dobrą rzeczą jest udział w tym zadaniu pana europosła Jurgiela. On był ministrem rolnictwa, on się wywodzi z tego środowiska, doskonale zna problematykę i może to przełożyć na potrzeby Unii Europejskiej, ale i będzie niezwykle pomocny w przebiciu się tej ściany wschodniej do centrum, do rządu. Panie pośle, chce też pan, i o tym mówił pan w czasie konferencji prasowej, w tej kampanii podkreślać potrzebę sprowadzenia do Elbląga instytucji ogólnokrajowych, przedstawicielstw dużych firm ogólnokrajowych. Tak, przykładem jest, chociażby dzisiaj powiedziałem o tym, będzie tutaj w Elblągu również oddział Energy, operatora. Nie będę już mówił o miejscach pracy, bo to oczywista rzecz, ale widać te zainteresowanie tych centrali spółek tym terenem. To znaczy, że oni biorą już pod uwagę ten przekop Mierzei Wiślanej, napływ do portu jednostek pływających. Oni widzą konieczność zabezpieczenia tego terenu, między innymi właśnie w energię elektryczną. I właśnie większość, chciałbym, żeby więcej tych spółek, tych firm po prostu stworzyły swoje oddziały tutaj. Jeszcze raz powtarzam. To nie tylko chodzi o miejsca pracy, to chodzi o rozwój regionu, pewne zabezpieczenie. Jak bank pyta się o grantów albo zabezpieczenie jakiegoś kredytu, to to, co mamy, materialne rzeczy, stanowią to zabezpieczenie. My chcielibyśmy, żeby nasze województwo stanowiło zabezpieczenie dla każdego mieszkańca, bo on tu mieszka. A to znaczy, że on będzie miał pieniądze na spłatę kredytu. Ja chciałbym, żeby po prostu ten poziom życia był
bezpieczeństwo, żeby było nie tylko militarne, ale bezpieczeństwo socjalne, żeby podnieść to tutaj. Jest jeszcze to województwo, które tam się pałęta w tym ogonie województw polskich, które jeszcze ma te bezrobocie. No, chcielibyśmy doszlusować do na przykład Mazowieckiego, a wspólnie razem potem do Zachodu. Bardzo dziękuję. To były poranne pytania Radia Olsztyn. Naszym gościem był poseł Prawa i Sprawiedliwości z Warmii i Mazur Leonard Krasulski, lider listy Zjednoczonej Prawicy w okręgu elbląskim. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie panu, dziękuję serdecznie państwu.